Siemanko wszystkim, z tej strony Kador, a to jest kolejny odcinek z serii trzeciej z gry Farming Simulator 19. Dzisiaj będę rozlewać gnojowice na ściernisku po kukurydzy i muszę najpierw kupić beczkę, gdyż do tej pory to jest pierwszy raz, kiedy będę tutaj rozlewać w ogóle gnojowice i wybrałem o właśnie te tutaj, w sumie jakie opony. No te marki Nokian tak, jakoś tak spoko wyglądają. Czyli nie jest to beczka jakaś duża, tak naprawdę patrząc na to, jakie mocy mam ciągniki, mógłbym kupić coś większego już, aczkolwiek, no wiecie, jako już jest to pierwsza beczka, to postanowiłem, że nie będę tutaj przesadzać. Plus, no wiadomo, muszę tak tutaj starać się kupować, by nie kupować tego samego, co w serii pierwszej. Taki jest mój tutaj jeden z nadrzędnych celów w serii trzeciej. Więc to sprawiło, że musiałem parę beczek wykluczyć, które początkowo chciałem kupić, ale zapomniałem, że już ich używałem w serii pierwszej, czyli mowa tu na przykład o tej. Chyba ją miałem, o ile dobrze pamiętam. Czy o tej. Więc one odpadły. Ta tuż za mała, no bez przesady, czegoś takiego to bym nie kupił. A to niby wygląda jak beczka na gnojowice, w sensie ona jest na gnojowice, ale tylko do transportu. Nią się niestety nie da rozlewać. Dobra, to idziemy napełniać, bo no nie mam jakoś strasznie dużo tej gnojowicy, ale trochę jej tam jednak jest. Na pewno mi starczy na dzisiejszą akcję. Oto jestem spokojny. Czyli zobaczmy ile... No prawie 70 tysięcy litrów, to na 100% starczy. W ogóle, jak jest sytuacja z mlekiem, bo te krowy już trochę tu są i mam 37 tysięcy litrów mleka. No to jeszcze mało w sumie, poczekam aż będzie więcej, zanim sprzedam to mleko. Bo też mi się nie chce sprzedawać za pomocą tej beczki, co tutaj stoi, bo ona ma 8 tysięcy litrów. Nie wiem, czy nie kupię tamtej większej, co ma 32 tysiące i wtedy dopiero będę sprzedawać. Nie wiem, się zobaczy. Dobra, się tu rozgadałem. Na jakieś inne pierdoły czas przejść w końcu do meritum, czyli do rozlewania. No i w sumie ta beczka była w 17, więc to nie jest nic nowego. Nie, czy ona nie była w 15? Nie. Nie, nie była, bo chyba w 15 w ogóle tej marki nie było przecież. No tak, to była nowość w 17. Więc tak wygląda sytuacja. Ta część, po której jadę, to kosiłem tutaj nasieczkę, kukurydzę w poprzednim odcinku i mówiłem, że raczej nie będę kosić na całym polu, bo nie mam aż tyle miejsca w silosie i pozostałą część kukurydzy wymucę. No i tak widać mniej więcej tam dalej było mucone. Gdzie się zaczyna, gdzie leży no, te resztki tych łodyg i tak dalej, tej kukurydzy. A tu było koszone, czyli tak skusiłem mnie całą połowę tego pola i tak w sumie już tam w silosie miałem sporo, więc postanowiłem, że wymucę i sprzedałem, bo zapomniałem, że... Myślałem, że to zmagazynuję, ale sprzedałem, bo zapomniałem, że kurczę, przecież ja jakiś czas temu kusiłem kukurydzę na ziarno, żeby mieć zapas, czym karmić świnie w przyszłości. No jeszcze świnie mam, ale już mam je czym karmić. Ej, co jest? A dobra, muszę znowu włączyć. Kurczę, w 17 to jest pierwszy raz, jak ja tu używam tej beczki. W 17 chyba było coś takiego, że... Jak się ją opuściło, znaczy opuściło się tutaj tą część, co, no te węże, co tutaj rozlewają, to już wtedy ona się włączała, już wtedy automatycznie rozlewała. A tutaj trzeba opuścić i jeszcze włączyć klawiszem B. Chyba nie było tego w 17. No ale widzę, że takie trzy przejazdy mniej więcej i trzeba będzie zaraz uzupełnić. No gnojowica strasznie szybko schodzi. No podobnie jak obornik. Ogólnie, o właśnie, przed nagrywaniem odcinka naszła mnie taka myśl, która już kiedyś mnie naszła, dosłownie parę lat temu, czyli żeby Giant Software zrobił coś w stylu, w sensie w nowym farmingu, no bo do 19 to już za późno, żeby tego typu update'y dodawali, raczej, żeby zrobili coś takiego, że różny typ nawozu
w różnym stopniu zwiększa plony. Bo tu, no zawsze w farmingu, jak byście nie nawozili, czy jest to nawóz w formie oprysku, czy jest to nawóz w formie... O, czekajcie, bo tam mijaka zrobiłem. Tak czasami tu średnio widać, jak tu się jedzie, bo nie jest aż tak różna ta tekstura. W sensie taka, jak się spojrzeć, no to widać, że po prawej stronie jest rozlewane, ale czasami jak jedziesz w ciemniku, to tak... O właśnie, chwilę! Ja korzystając z okazji, podczepię już głębosz do jakiegoś ciągnika, no wybrałem New Hollanda, by już tam po prostu głęboszować. Gdyż była kukurydza, więc trzeba zaorać. No ja nie mam pługa, tylko mam głębosz. To już od razu sobie teraz, jak już rozlałem gnowicę, to zatrudnię pracownika. Bo trochę mu to zejdzie, to jest 4-metrowe, więc no będzie mieć trochę pracy. Dlatego już od razu, im szybciej zacznie, tym szybciej skończy. O, proste. Dobra. Niech jedzie. A ja zaraz będę musiał też jechać. Uzupełnić beczkę. Więc kurczę, chwilę, zacząłem o czymś mówić. No właśnie, żeby, bo zawsze w farmingach było tak, że czy to był nawóz w formie oprysku, czy w formie, no wiecie, jak się rozsiewa rozsiewaczem, czyli taki sypki, czy nawóz w formie gnojówki, czy nawóz w formie obornika. Zawsze to daje takie same efekty, czyli o ileś tam zwiększa plon po prostu. A szkoda, że nie ma czegoś takiego. No w sensie to by było ciekawe, że wiecie, różny nawóz w różnym stopniu zwiększa ten plon. Czyli... O, żeby gra promowała, no wiecie, może by tak... Nie byłoby to takie... Realistyczne, tak jakby, w sensie nie wiem, ja się na nawozach nie znam, na ich skuteczności i tak dalej, nie mam absolutnie bladego pojęcia, więc tutaj nie chcę zabrzmieć, jakbym się znał, bo się nie znam, ale fajnie by było, ciekawie by było, gdyby nawóz naturalny, czyli tutaj gnojowica i obornik, dawały więcej tego po prostu nawożenia. W sensie większy plon, większy procent, żeby plon zwiększało o większy procent. Dlaczego? No po pierwsze, gra by promowała trochę ekologię, no tak jakby, wiecie, no. A po drugie, żeby ten obornik i gnojowicę mieć, no to musimy jednak trochę kasy wydać na zakup krów i tak dalej. Trzeba przy tych krowach latać. No wiadomo, produkują to, czy przy świniach, bo u świń i u krów mamy gnojowicę i obornik, więc trzeba się trochę nalatać przy tym. No i wiadomo, ten obornik i gnojowica to jest produkt tak jakby uboczny, że tak powiem, produkcji mleka w przypadku krów. Ale fajnie to by było według mnie, że po prostu więcej jest tych procent, że plon jest o ileś tam procent większy niż gdybyśmy użyli nawozu sztucznego. To by było ciekawe, no bo serio, trzeba... Bo wiecie, i tak nie mielibyśmy do tego dostępu od samego początku, bo trzeba... No krowy to nie jest coś, co się kupuje od razu. Jednak na samym początku rozgrywki, bo to trzeba trochę kasy, sprzętu i tak dalej. Więc byłaby to dodatkowa gratyfikacja za to, że zakupiliśmy, no czy krowy, czy świnie właściwie. Ja w sumie chciałbym coś takiego, że na przykład obornik i gnojowica dają po prostu większy plon. Zamiast, mi się wydaje, że fajna by to była po prostu taka mechanika w tej grze. Ale nie wiem, piszcie, czy byście coś takiego chcieli. Wiecie, absolutnie nie interesuje mnie to, czy jest to w realu, czy tak jest, czy nie jest. Ale w grze uważam, że całkiem mogłoby się tutaj to sprawdzić. Ja już kiedyś nawet o tym rozważałem to. Nie pamiętam, który to był farming. Kiedyś, jak grałem w 17, mi się wydaje, że o tym myślałem. A może jeszcze w 15? Nie wiem, ale to jest coś, o czym myślałem dawno temu w sumie, ale do dziś tego w grze nie ma. Nie wiadomo, czy będzie, wiecie, tak zarzuciłem tylko taki pomysł, a Giant Software mógłby uznać, że to, że nie, że bez sensu, bo im to jakoś, nie wiem, zakłóca balans rozgrywki czy coś. No to nie jest tak hop-siup coś dodać, tylko trzeba to przemyśleć. Ale w skrócie ja bym po prostu chciał.
No, czyli teraz jak tutaj rozleję, to już później nie będę musiał w trakcie wzrostu nawozić, bo jak coś tutaj posieję, no to siewnik ma opcję nawożenia, to już sobie to... To już będę miał to z głowy. W ogóle ten cały system nawożenia w 19 to jest ciekawe, w jaki sposób Giant Software tak jakby zrobił złoty środek. W sensie, bo w 17 mieliśmy coś takiego, że można było w opcjach gry włączyć, czy chcemy, tak jak było w sumie zawsze, jednokrotne nawożenie, czy chcemy mieć trzykrotne. Zrobili taki eksperyment i ja w sumie zawsze grałem na tym jednokrotnym nawożeniu, bo jakoś no trzy razy nawozić wszystko to, wiecie, za dużo roboty, nie chciało mi się po prostu, bo czy to trzeba było wcześniej rozlać gnojowicę, czy tam poplon, po prostu, nie wiem, wcześniej mieć, później zaorać czy coś, czy później w trakcie wzrostu, podczas każdej fazy trzeba było trzykrotnie nawozić, jeżeli siewnik nie miał opcji nawożenia. Denerwujące to trochę było, tak na, wiecie, na dłuższą perspektywę, więc ja zawsze grałem z tym jednokrotnym nawożeniem. Więc ciekawe jest to, co zrobili tu w 19, że no nie możemy tego wybrać już, jaką chcemy mieć trudność pod tym względem, ile razy musimy nawozić, tylko po prostu zawsze jest, że dwukrotnie. Więc ciekawe, że akurat coś takiego Giant Software zrobił w 17 albo jednokrotnie, albo trzykrotnie, a tu tak zrobili coś po środku, czyli dwukrotnie. No i w sumie mi to odpowiada. Znowu jakby była opcja, czy chcemy nawozić dwukrotnie, czy trzykrotnie, to wziąłbym, że dwukrotnie, bo nie chciałoby mi się męczyć. A właśnie, a jakbym zrobił, gdyby była opcja, czy chcemy mieć jednokrotnie... Kurde, w ogóle jak ja tu pojechałem? Że to tak krzywo teraz tu jest. Masakra, chwila, to muszę wyrównać, bo mi się to nie podoba. Co bym zrobił, jakby była opcja jednokrotnego i dwukrotnego? Czy wziąłbym tą jednokrotną? Jak już się przyzwyczaiłem do nawożenia dwukrotnego. Nie wiem, może bym poszedł na to ułatwienie, tak szczerze mówiąc. Zawsze to trochę czasu oszczędza. Bo i tak utrudniam sobie tym, że trzeba co jakiś czas wapno dać i usuwać chwasty. To może bym wybrał to jednokrotne nawożenie, tak się wam przyznam. Nie wiem, ale wiecie, to nie ma co dywagować, bo i tak takiej opcji tutaj nie ma. I jadę znowu uzupełnić, tam pracownik sobie pracuje i jeszcze trochę będzie pracować, no bo 4 metry takie pole tym obrobić, to trochę jednak schodzi. No i to mnie pamiętam od samej premiery 19 i to mnie tak jakoś mierziło, tak mnie kłuło to w oczy, że ta pompa do gnojowicy, że ona jest jeszcze chyba z 15. Nie, czy coś tak, na pewno była dokładnie, wyglądała tak samo ten model, mam na myśli tekstury, tak samo na pewno wyglądała w 17, ale ona jest chyba nawet jeszcze z 15 przeniesiona. Kurczę, seryjnie. Zobaczcie, jak to wygląda. Mi się wydaje, że to jest jeszcze z 15 przeniesione. Na pewno z 17, ale może i z 15, bo pamiętam, że kiedyś ten detal zauważyłem. I to jakoś tak, wiecie, bo ja nie lubię... W grach, wiadomo, twórcy starają się wielokrotnie wykorzystywać asety, które już kiedyś zrobili. No w tym wypadku, wiecie, jakieś tam modele i tak dalej, tekstury. No bo po prostu jest to wygodne, oszczędza im czas. Ale kurczę, ja nie lubię takiego perfidnego... kopiuj w klej. Ja rozumiem, że chcą wykorzystać jakiś asset i tak dalej, jakiś model, bo był we wcześniejszej grze i nadal będzie jakoś tam wyglądał w tej. Tutaj robię taką nadkładkę, bo chcę tam wyrównać, gdzie wcześniej krzywo jechałem. O czym mówiłem. No, nie lubię takiego perfidnego wykorzystywania czegoś ze starszej gry. Coś, co jest mocno widoczne. Tym bardziej, że tutaj jeszcze z 15. No, ktoś powie, ale się czepiasz, to zwykła pompa. No, ale mówię, ja jakoś mam coś takiego, że... Ja to odbieram jako po prostu takie czyste lenistwo ze strony twórców gry. No i mówię, po prostu mnie to kłuje jakoś w oczy. Kto wie, może w kolejnej części Farminga w końcu to zmienią.
gdyby wzięli dokładnie ten sam model, ale wiecie, dali od nowa teksturki, no to wtedy już by mnie to nie raziło w oczy, ale mówię, takie perfidne copy w klej z jakiegoś powodu, no nie lubię, nie podoba mi się. Tak jak w Call of Duty, którymś była akcja, a propos takich wykorzystywania takich asetów ze wcześniejszych gier, to pamiętam, była taka głośna akcja, nie z farmingiem, ale w przypadku Call of Duty Ghosts bodajże. Kurczę, ale ta gra tyle lat, masakra, ile minęło już lat od premiery Ghosts. Oj, coś mnie na wspominki tak teraz wzięło. Tyle lat już minęło od Ghosts, Jezus, jak ten czas zapiernicza. W Call of Duty Ghosts był Ghosts to było. Było coś takiego, że animacja w cutscence, jak jakiś żołnierz prowadzi drugiego, coś tam było, już nie pamiętam, była dokładnie taka sama, identyko jak w Call of Duty Modern Warfare 2. No, więc i pamiętam, było o tym głośno dosyć, że takie perfidne kopie w klej. Więc to jeden z takich przykładów już trochę chamskiego wykorzystywania jednak tego. Wiecie, ktoś powie, ojej, zwykła animacja i co z tego? No ale mówi, ja to odbieram po prostu jako takie lenistwo. Tym bardziej, jeżeli robi to jakaś mała firma, jeżeli jest to jakiś mały deweloper, jest to ich pierwsza gra, jeżeli wiecie, oszczędzałem po prostu pieniądze, tak dalej. Bo nie są jakimś gigantem. A ci, co tworzą Call of Duty, oni mają tyle hajsu, to jest gigant taki, że wiecie, w ich przypadku wykorzystywanie starych asetów, by zaoszczędzić, to jest po prostu chciwość. Ja to tak odbieram trochę. Ale jakiś, co ja w ogóle z jakiś temat tutaj sobie wymyśliłem nagle na odcinku? O, piszcie w komentarzach, czy wy kojarzycie jakiś taki perfidny, no niekoniecznie z farminga, ale takie perfidne wykorzystanie czegoś, co było w poprzedniej grze. No, jakoś ja się tu skupiłem na asetach w stylu, czy jakiś model, czy jakaś animacja i tak dalej. Piszcie, czy znacie, czy coś was też, czy coś wam się rzuciło w oczy. A ja już tutaj kończę robotę swoją na dzisiaj. Bo w sumie zaraz mi się skończy gnowica w beczce, ale to pojadę jeszcze raz napełnić i został mi dosłownie kawałeczek. I to już sobie dokończę po prostu poza odcinkiem. Tak więc, jeżeli wam się ten materiał podobał, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Ja już się z wami żegnam. Cześć!